Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj ciąg dalszy opowieści z cyklu Pułapki psychologiczne, czy też nieadaptacyjne schematy. Będę mówił dzisiaj trochę o schematach, trzech schematach z tak zwanego obszaru uszkodzonych granic. To jest kolejny obszar, w którym możemy pogrupować pewne nasze nabyte wzorce zachowań, czy mechanizmy takie psychologiczne, które wykształciły się w nas na skutek rozmaitych doświadczeń życiowych, wczesnorozwojowych, na skutek oddziaływania na nas, naszego środowiska rodzinnego, czy środowiska szkolnego, czy innych jeszcze czynników wpływu, które spowodowały, że musieliśmy jakoś nauczyć jako dzieci głównie sobie radzić z rzeczywistością i ten sposób radzenia, który początkowo wydawał nam się konstruktywny, ostatecznie wykształcił się w pewne schematy, które nazywamy nieadaptacyjnymi właśnie z tego względu, że one tak naprawdę mocno utrudniają nasz sposób bycia w świecie, nasz sposób budowania relacji z drugim człowiekiem, z sobą, także sposób przeżywania rzeczywistości. To wszystko mamy tym obciążone i w związku z tym warto trochę znać te granice, żeby zobaczyć, znaczy warto znać te schematy po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób one rzutują na nasze życie, nie tylko psychologiczne, ale także na nasze życie aksjologiczne czy normatywne, ponieważ z tych schematów wyrasta cała taka gama naszych przekonań, także światopoglądowych czy aksjologicznych, które w konsekwencji łączą się z naszym jakimś sposobem oceniania, rozumienia i budowania świata. Więc takie, powiedzielibyśmy, filozoficzne wzorce sztuki życia mają swoje korzenie również w tym obszarze, właśnie obszarze schematów i uszkodzonych granic, ponieważ ten obszar uszkodzonych granic dzisiaj będę również omawiał. Więc w paru słowach o tym, a właściwie jeżeli mówimy o obszarze uszkodzonych granic, to trzy schematy tutaj się ten obszar składają, trzy nieadaptacyjne schematy. To jest schemat roszczeniowość, wielkościowość, schemat niedostatecznej samokontroli czy samodyscypliny i trzeci schemat poszukiwania akceptacji, uznania. Zacznijmy od tego pierwszego schematu roszczeniowość, wielkościowość. Cóż to takiego jest? To jest najkrócej rzecz biorąc przekonanie, które wyraża się w postawie życiowej najpierw młodego, potem dorosłego człowieka i które można byłoby zamknąć w takim zdaniu: jestem kimś wyjątkowym, lepszym od innych, mnie reguły czy zasady nie dotyczą. Często ten schemat, czy osoby z tym schematem silnie rozwiniętym mają bądź pewien rys narcystyczny, bądź są to po prostu najzwyczajniej osobowości narcystyczne, które psychologia behawioralno-poznawcza jak gdyby pokazuje, czy diagnozuje właśnie w kluczu tego schematu roszczeniowości, wielkościowości. I teraz, no, gdybyśmy mieli scharakteryzować sposób zachowania takiej osoby, to generalnie to jest osoba, której reguły nie dotyczą, tak ona o sobie myśli, że jest wyjątkowa, szczególna, że jest kimś w świecie wybranym, o wyjątkowych predyspozycjach, kompetencjach czy możliwościach. I teraz prawo normalnie stanowione innych dotyczy, natomiast jej nie dotyczy. Kwestia, nie wiem, zapinania pasów w samolocie czy w samochodzie, kwestia parkowania w miejscach wyznaczonych, kwestia przestrzegania reguł, regulaminów, rozmaitych instytucji. Oczywiście to są tylko drobne przykłady, które podaję, natomiast osoba z tym schematem, osoba o takim rysie narcystycznym, jest przekonana, że jej się wszystko należy, że właśnie do niej inni powinni się dostosowywać. To jest osoba, która często nie kontaktuje, nie empatyzuje z emocjami innych, która nie potrafi pochwalić, docenić, zauważyć, powiedzmy, dobrych stron w innej osobie, tylko za każdym razem traktuje pewne sukcesy tej drugiej osoby właśnie jako na przykład przestrzeń do rywalizacji. To jest osoba, która w sposób przerysowany, bardzo taki nadmiarowy, akcentuje swoje zalety, swoje sukcesy, natomiast nie jest w stanie mówić o swoich porażkach. Kiedy ktoś te porażki wytknie czy wskaże, momentalnie reaguje tak bądź agresją, złością, negacją, jakąś formą kompensacji tego. Czasami, kiedy to jest ewidentne, jak gdyby takie przygwożdżenie jej w osobie, w obszarze jej niekompetencji, może jakby przeżywać to w sposób taki rozpadowy, silnie destrukcyjny czy autodestrukcyjny,
nawet depresyjny, czy w inny sposób jak gdyby okazywać taką głęboką negację tego faktu, że posiada jakąś słabość, że to się jej nie wychodzi, że z czymś sobie nie radzi, że w czymś nie dostaje. To jest taka osoba, która teoretycznie może być czasami duszą towarzystwa, ale w takich zachowaniach na przykład kierowniczych potrafi być despotyczna, okrutna, władcza, domagająca się bezwzględnego posłuchu, manipulatywna, myśląca o sobie w kategoriach właśnie takich nadmiarowych i często z zewnątrz patrząc na kogoś takiego myślimy, no, pyszałek, ktoś zadufany w sobie, tak, egoista, zamknięty tylko na świat własnych potrzeb. Trochę tak jest, ale też pamiętajmy, że ten schemat roszczeniowości, wielkościowości, on ma takie dwa oblicza, czy takie dwa mechanizmy, z których on się może wziąć. Pierwszy nazywa się go często tak zwaną czystą roszczeniowością i ta czysta roszczeniowość i ten właśnie ten styl funkcjonowania wynika z faktu, że rodzice najzwyczajniej po prostu cały czas nieustannie przekonywali swoje dziecko, że jest kimś wyjątkowym, szczególnym. Nieustannie słyszało, że jest wyjątkowe, lepsze niż inne dzieci, że ma wyjątkowe talenty, że jest kimś na skalę nadczłowieka, powiedzmy, że właśnie jego reguły nie dotyczą, że dla niego powinny być stanowione specjalne prawa, specjalne właśnie wyjątkowe jakieś normy, właśnie dlatego, że jest jakoś ponad prawem, ponad innym człowiekiem, że ma specjalne uzdolnienia. Więc brak wyważenia, brak kontaktowania dziecka z jego słabością, z jakąś też z jego ograniczeniami, brak mądrego kontaktowania. Natomiast nieustanne, przerysowane chwalenie, takie powiedziałbym dopieszczanie, usuwanie wszelkich przeszkód po to, żeby tylko to dziecko mogło realizować się w obszarze samych sukcesów. I takie nieustanne wpatrzenie, wręcz adoracja dziecka przez rodziców. Brak też stawiania granic, czyli pozwalania na bardzo wiele bądź na wszystko. Usprawiedliwienie wszelkich też porażek albo błędów w postawie, czy nawet pewnych przewin. No to wszystko powoduje, że taka tak zwana twarda roszczeniowość się wykształca i mamy do czynienia wówczas z taką osobowością, jeżeli to jest mocno wykształcony schemat, wręcz osobowością narcystyczną. Natomiast bywa też taka tak zwana miękka roszczeniowość, która w sposobie funkcjonowania, jak gdyby miękka czy krucha roszczeniowość, która w sposobie funkcjonowania przejawia się podobnie, natomiast wynika z innego korzenia. Tutaj rodzice nie chwalili, nie adorowali swojego dziecka ponad miarę, nie byli nim absolutnie zachwyceni i nieustannie dając mu tylko poznać, że jest właśnie jakimś szczególnym, wyjątkowym. Natomiast ta roszczeniowość, ta krucha czy miękka, ona wynika właśnie z innego doświadczenia, z innego typu doświadczeń, wynika, czy może wynikać z silnych deficytów. To są takie deficyty związane nie z byciem rozpieszczanym, ale właśnie z brakiem uwagi, z takimi niezaspokojonymi potrzebami bezpieczeństwa. Często w tym okresie wczesnorozwojowym, właśnie z pozabezpieczną relacją do swoich rodziców, do pierwszej figury zwłaszcza. A więc z pewnych deficytów, z braków może wyrosnąć takie przekonanie, że muszę sobie poradzić sam, że nie mam żadnego wsparcia, że nie mam na kim się oprzeć, że nie mam kogoś, kto będzie o moje potrzeby dbał, że nikt się nie interesuje, że jestem nieważny, nieistotny. Takie gdzieś wewnętrzne komunikaty, które we wczesnym okresie rozwojowym się gdzieś tam budzą, mogą uruchomić taki mechanizm kompensacyjny w postaci w takim razie ja wszystkim udowodnię, prawda? W takim razie ja się o siebie sam zatroszczę, ja sobie poradzę, a więc jak gdyby w reakcji na niezaspokojone potrzeby miłości muszę sam swoją potrzebę zaspokoić, muszę sam poradzić sobie z wszystkim i wówczas jak gdyby uruchamia się taki mechanizm, który może być konstruktywny, czyli właśnie mechanizm radzenia sobie, ale w reakcji na niezaspokojony deficyt, silnie niezaspokojony deficyt i w sytuacji, kiedy ten deficyt jest na tyle mocny w nas, że ta reakcja musi być, czy jest jak gdyby nadmiarowa,
no to to radzenie sobie przechodzi w taką postać zakrywania czy zasłaniania wszelkiej formy właśnie bezradności czy słabości i kompensowania sobie jej sukcesami, pewnymi wynikami czy osiągnięciami, które potem będą przeze mnie na sztandary podnoszone i będę pokazywał, jaki jestem właśnie wyjątkowy, po to, żeby nie mieć kontaktu z tym obszarem własnych potrzeb, żeby go zasłonić, przykryć, żeby one się nie odzywały właśnie bólem. Stąd ten drugi typ roszczeniowości, ten drugi, powiedzmy, typ narcyzmu, to jest taka reakcja właśnie na deficyty, która w zachowaniu może przejawiać się tym samym, natomiast jak gdyby u korzenia swojego ma inne doświadczenie. Właśnie nie nadmiaru, ale właśnie niedomiaru, silnego niedomiaru troski, opieki, bezpieczeństwa. Więc, krótko mówiąc, styl roszczeniowość-wielkościowość, pierwszy z obszaru uszkodzone granice, styl czy schemat, pokazuje nam, że właśnie ten brak wyważenia w relacji do dziecka, brak wyważenia w sposobie traktowania go, może z jednej i z drugiej strony skutkować takimi właśnie zachowaniami czy postawami, czy wręcz rysem osobowości narcystycznej. A więc zarówno przesadzony zachwyt, taki nieurealniony, nieosadzony w realiach, bo oczywiście to jest dobrze, że dziecko doświadcza tego, że rodzice są z niego dumni, są szczęśliwi, że go mają, są szczęśliwi, że właśnie, że tworzą pewną wspólnotę miłości, że dziecko doświadcza tej bliskości, opieki, radości, szczęścia, to jest tak. I tego zachwytu też rodziców jego osobą, to jest super. Natomiast jeżeli to jest przerysowane, skrajne, podobnie jeżeli mamy do czynienia z jakąś taką skrajnym pozostawieniem samemu sobie, te dwie postawy są niszczące i warto ich unikać, a jeżeli odkryliśmy, że jest w nas taki rys właśnie roszczeniowca, taki rys roszczeniowy, warto zobaczyć, z jakiego korzenia wyrasta i warto podjąć nad nim pracę. Drugi schemat z obszaru tych uszkodzonych granic to jest schemat niedostatecznej samokontroli czy samodyscypliny. I ten schemat łączy się z takim ewidentnym brakiem stawiania granic dziecku. I oczywiście ten brak stawiania granic łączy się z faktem, że dziecko może robić co chce, może iść spać o której chce, może jeść co chce, może oglądać co chce, może grać w co chce. Generalnie nie ma żadnych granic i dziecko nie jest przez to wdrażane do jakiejś formy samokontroli. Czyli krótko mówiąc, komunikat, który wyrasta z tego schematu jest następujący: nie mogę doświadczać dyskomfortu. Jeżeli przeżywam jakiś dyskomfort, muszę go szybko w sobie ukoić, zasłonić i w związku z tym cała rzeczywistość jest po to, żeby mi w tym pomóc. Jeżeli nie dostaję tego, czego chcę, no to automatycznie natychmiast komunikuję to na rozmaite sposoby, bądź w taki sposób agresywny, bądź manipulacyjny, po to właśnie, żeby uzyskać efekt, którego oczekuję. Więc dzieci z tym schematem, potem dorośli z tym schematem, to są dorośli, którzy nie potrafią odraczać nagrody, nie potrafią czekać na efekt swoich działań, nie potrafią też przeżywać dyskomfortu w oczekiwaniu na przykład na coś, tylko muszą mieć nagrodę natychmiast. I tu nie tylko mamy na myśli takie małe dziecko, które, nie wiem, kiedy nie dostaje zabawki w sklepie, no to natychmiast uruchamia złość, krzyk, płacz, awanturę, tupie, rzuca się na ziemię i powiedzmy absorbuje wszystkich wokoło po to, żeby uzyskać to, co chce, bo akurat takie zachowania same w sobie jeszcze nie są niezrozumiałe. Tak? One są zrozumiałe dlatego, że każde dziecko ma problem z wyznaczeniem granic. Więc to nie jest do końca problem dziecka. Problem polega na tym, że jeżeli rodzice nie potrafią tych granic mądrze, spokojnie, z miłością, ale konsekwentnie postawić od samego początku, no to dziecko przyzwyczaja się do tego, że tych granic nie ma, no i w efekcie używa tych, a jeżeli potem rodzice próbują je stawiać, bądź stawiają je niekonsekwentnie, no to dziecko uczy się, że można z nimi tutaj coś ugrać.
No i to są właśnie takie zachowania czasami w sklepie czy w innych miejscach, które można obserwować. One są bądź efektem właśnie takiego testowania rzeczywistości przez dziecko i wówczas są jak gdyby zrozumiałe i są elementem naszego życia po prostu, albo są już efektem wykształconych mechanizmów, które powodują, że dziecko najzwyczajniej po prostu próbuje uzyskać to, co chce i rodzic prędzej czy później właśnie ulega, utrwalając ten schemat. Ale oczywiście przykład ze sklepem to jest tylko jeden przykład, on wcale z czymś nie świadczy. To zachowanie w sklepie może być motywowane różnymi czynnikami, więc nie chcę tu niczego czy nikogo oceniać to po samym tylko i wyłącznie jednorazowym oglądzie jakiegoś zachowania. Bardziej chodzi o to, że dziecko, które wszystko ma, które wszystko dostaje, które nie nauczyło się, że pewnych na przykład rzeczy nie może mieć z różnych względów, bo na przykład są za drogie, bo na przykład są niebezpieczne, czy zagrażające jego zdrowiu w rozmaitej formie. Kiedy czasami rodzice jak gdyby dają dziecku wszystko też po to, żeby na przykład wyciszyć wyrzuty sumienia, bo na przykład nie są dla niego dostępni, bo się nie zajmują, bo nie mają dla niego czasu, bo pracują, bo wyjeżdżają, bo ich po prostu nie ma, więc przywożą tony zabawek i dają dziecku wszystko po to tylko, żeby miało poczucie, że jest kochane. Tacy rodzice właśnie nie stawiający granic albo zasłaniający własne wyrzuty sumienia przyczyniają się właśnie do tego, że dziecko uczy się, że jakby wszystko ma, co potrzebuje, nie potrafiąc jednocześnie wdrożyć się w pewien mechanizm właśnie samokontroli, także niezwykle potrzebny do tego, żeby następnie móc funkcjonować w społeczeństwie w sposób jak gdyby zdrowy i spójny, więc pewne wzorce samodyscypliny tego, że muszę w odpowiednim momencie wstać, w odpowiednim czasie pójść spać, że muszę nie wiem, podjąć edukację, bo się muszę czegoś nauczyć, że muszę wyjść do szkoły i z niej wrócić, że mam pewne obowiązki, zadania, że muszę w domu sprzątać chociażby mój pokój, prawda? To są elementy wynikające z pewnych zachowań czy mechanizmów socjalizacyjnych, które są elementem naszego bycia w świecie, są elementem formowania naszej dojrzałej osobowości. Dziecko potrzebuje granic mądrze postawionych. Kiedy ich nie ma postawionych w sposób mądry, no to czuje się zagubione, niepewne, niestabilne i w efekcie często ucieka w taki obszar doraźnego zaspokojenia potrzeb, kojenia tej takiej pustki niestabilności poprzez doraźną przyjemność i jeżeli to ukojenie nie następuje, wówczas często następuje reakcja agresji, złości, krzyku, negacji i rozmaite formy wymuszenia tego, czego się chce. Więc krótko mówiąc, schemat niedostatecznej samokontroli, samodyscypliny może zaskutkować również tym, że taki człowiek jako dorosły nie będzie w stanie spójnie funkcjonować w społeczeństwie, bo nie będzie w stanie podjąć czy utrzymać pracy, kiedy pojawi się najmniejszy dyskomfort, będzie ją porzucał. Nie będzie potrafił ukończyć studiów czy zdobyć wykształcenia, dlatego że każda trudność, każde zmęczenie nad nauką będzie powodowało, że będzie ją zarzucał na przykład. Nie będzie potrafił jak gdyby zatroszczyć o swoich bliskich, bo zazwyczaj wszyscy troszczyli się o niego. Więc schemat uszkodzonych granic, niedostatecznej kontroli samodyscypliny jest z punktu widzenia funkcjonowania takiego społecznego bardzo tak uszkadzający i trudny. A więc rozpieszczanie bez mądrze stawianych granic, zresztą podobnie jak nadmierna surowość bez mądrze stawianych granic, prowadzą do poważnych takich uszkodzeń naszego sposobu funkcjonowania i do wykształcenia się toksycznych jak gdyby interakcji w relacji do innych osób, ale także buduje w nas schematy nieadaptacyjne czy psychologiczne pułapki, bo tak naprawdę to rozpieszczanie, tak ogólnie rzecz biorąc, jest pułapką, w którą możemy nasze dziecko wpuścić. Podkreślam, rozpieszczanie nie ma nic wspólnego z czułą, konsekwentną, dostępną miłością, z bliskością, z uwagą, z okazywaniem dobroci, z dawaniem też prezentów. To wszystko jest jak najbardziej właściwe i trzeba to robić. Natomiast oczywiście w mądrych granicach i o tą mądrość przede wszystkim trzeba zabiegać.
To jeżeli chodzi o schemat niedostatecznej samokontroli czy samodyscypliny. I trzeci schemat, który wygląda pozornie inaczej, ale również łączy się z uszkodzonymi granicami, to jest tak zwany schemat poszukiwania akceptacji i uznania. I on się przejawia inaczej niż te dwa wcześniejsze, ponieważ te dwa wcześniejsze są jakoś do siebie zbliżone, natomiast schemat poszukiwania akceptacji i uznania w zachowaniu jest trochę inny, natomiast czy nawet mocno inny. Natomiast co do jak gdyby istoty, również łączy się z faktem, że osoba z tym schematem ma po prostu uszkodzone granice w swoim funkcjonowaniu. A mianowicie poszukiwanie akceptacji i uznania. Z czym ono się wiąże? Ono wiąże się z takim komunikatem, znowu, który gdzieś pracuje we wnętrzu osoby żyjącej w tym schemacie, czy w tej pułapce. Muszę zrobić wszystko, żeby zdobyć akceptację. Jeżeli mnie nie zaakceptują, to będzie koniec świata. Muszę postarać się, żeby wszyscy mnie jak gdyby akceptowali, uznawali, bo jak nie, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Czyli bardzo silne uzależnienie od tego, od opinii innych. Nie ważne jest to, kim jesteś, ale ważne jest to, jak cię inni postrzegają. I to oczywiście jest dziwne twierdzenie, prawda? Na pierwszy rzut oka wydaje się nawet niebezpieczne. Natomiast dla wielu to jest pewna życiowa zasada. I teraz wyobraźmy sobie dom, który właśnie tak funkcjonuje, w którym poszukiwanie akceptacji i uznania osób trzecich wyznacza taki styl życia. A więc właśnie w takim zaciszu domowych czterech ścian mówi się właśnie o to, że trzeba zdobyć określoną pozycję społeczną, że nie będziesz kimś, to się nie będziesz liczył, jeżeli ktoś nie pochwali, nie uzna twoich sukcesów, to po prostu najzwyczajniej jesteś do niczego. A więc na ten sukces trzeba sobie zapracować, zarobić, trzeba się dobrze pokazać, trzeba być dobrze postrzeganym, żeby móc czuć się dobrze, pewnie, stabilnie. Ten element budowania dobrego wizerunku, samopokazanie się, samoprezentacji, nieustanne dbanie o takie specjalne kontakty czy o dobry wizerunek siebie, na tyle mocno może czasami absorbować emocje, postawy, zachowanie rodziców, że dziecko wzrastając w takim klimacie dojrzewa w przekonaniu, że właśnie taki świat, w którym liczy się tylko opinia innych, jest też jego światem, że trzeba zrobić wszystko, żeby ta opinia osób postronnych, szczególnie ważnych, szczególnie osób jakoś na świeczniku, była dla nas jak najbardziej pozytywna. I teraz, kiedy brak takiego, brak takiej jakby fundamentalnej samoakceptacji tego, że jestem ja kimś ważny, że mam swoją wartość, że jestem cenny, że mam swoją godność, że jestem kimś, i uzależnienie tego poczucia bycia kimś ważnym od opinii innych skutkuje oczywiście na całą sferę naszych dalszych, późniejszych zachowań. Czyli jak ktoś pochwali taką osobę, to jest w emocjonalnym wyżu, natomiast jak ktoś ją, nie wiem, skardzi czy skrytykuje, to jest w emocjonalnym rozpadzie czy niżu. I kiedy taka osoba jest chwalona, doceniana, to oczywiście jak gdyby czuje się wartościowa, zaradna, potrzebna, ale kiedy skrytykowana, to właściwie ma poczucie, że coś jest z nią kompletnie nie tak, że się rozpada, nawet może wpaść w rozmaite kryzysy. I ogromną ilość swojego czasu, energii poświęca taka osoba na to, żeby znaleźć akceptację u innych, i że tej akceptacji nie ma, czuje się niepewna, bezradna, też często nie potrafi wyartykułować w sposób taki poprawny, spójny swojej opinii, swojego zdania, bez oglądania się na opinie innych i od innych opinii uzależnia to, w jaki sposób będzie myśleć, funkcjonować, w jaki sposób będzie żyć. Ten taki kształtowany latami brak pewności siebie, nieufność do własnych intuicji, brak zaufania sobie sprawia, że takie osoby nie są w stanie czerpać radości życia bez oglądania się na innych i są w stanie cieszyć się życiem tylko wtedy, kiedy ktoś jak gdyby je akceptuje, uznaje. Natomiast jeżeli takie uznania nie mają, to wówczas popadają w konflikty wewnętrzne, nawet w depresję czy rozmaite formy takich egzystencjalnych trudności po prostu. Warto też zobaczyć czasami taka postawa poszukiwania akceptacji i uznania łączy się również z faktem, że takiej akceptacji i uznania
człowiek nie doświadczał nawet w tym wymiarze podstawowym, fundamentalnym. W związku z tym ta potrzeba bycia zaakceptowanym, uznanym, docenionym jest na tyle sfrustrowana, czy została na tyle sfrustrowana i na skutek właśnie rozmaitych jakby takich mechanizmów wskazujących na wagę opinii innych, takie dziecko nauczyło się szukać zaspokojenia tej sfrustrowanej potrzeby właśnie w akceptacji strony osób zewnętrznych. I stąd silne uzależnienie od tego, jak inni będą mnie postrzegać, czy jak inni będą mnie oceniać. Może to oczywiście skutkować w życiu dorosłym silną niesamodzielnością, takimi zachowaniami właśnie, powiedziałbym, związanym z takim przyklejaniem się do opinii, do postaw innych, po to, żeby właśnie z nich czerpać taką swoją siłę i poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Też taka osoba często potrafi być labilna w swoich poglądach, bardzo też taka niespójna wewnętrznie, ponieważ przyzwyczaiła się jakby artykułować i mówić to, co inni uważają za wartościowe czy za cenne. Schemat poszukiwania akceptacji i uznania oczywiście wpływa na rozwój człowieka młodego i łączy się z faktem, że osoba z tym schematem często nie potrafi samodzielnie funkcjonować, nie potrafi postawić sobie granic jak gdyby tego, gdzie jest jej ja, jej stabilność, jej komfort, a gdzie są opinie innych. Te granice między swoim jakby światopoglądem a światopoglądem innych, między swoim sposobem przeżywania siebie a tym, jak inni nas przeżywają, są zatarte i tak naprawdę w konsekwencji doprowadzają do tego, że taka osoba z sobą samą jest niespójna, niepogodzona, niepojednana, nie w harmonii. Prawda? Trzy schematy nieadaptacyjne związane z obszarem uszkodzonych granic. Warto je poznać, żeby zobaczyć, w jaki sposób nasze funkcjonowanie czasami może być od nich uzależnione i oczywiście też po to, żeby pracować nad nimi, aby naszego funkcjonowania i życia nie uszkadzały i także nie owocowały potem negatywnymi konsekwencjami w życiu innych osób, na które często te schematy czy ich konsekwencje przenosimy. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie.